Dzień dobry, dzień dobry, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. Ja jestem Mateusz, a dzisiaj jest ze mną Hubert. Ja. I jest też ze mną Nikola. Ja. Niedawno udostępniona została pełna lista piosenek biorących udział w tegorocznym festiwalu Kęges, które spełnia rolę albańskich preselekcji do konkursu piosenki Eurowizji. I jedna z piosenek, które usłyszeliśmy, będzie reprezentować Albanię na Eurowizji w Rotterdamie. Festiwal Kęges to jest takie doroczne święto, dlatego że raz, że to są pierwsze preselekcje w całym sezonie. Dwa, nachodzą się ze świętami. Zazwyczaj to jest taki wolny, przyjemny, niezwykły okres. Dlatego ten fik jest takim symbolicznym rozpoczęciem sezonu selekcyjnego i jednymi z najcieplej przyjmowanych preselekcji. Co roku w stawce znajduje się masa typowych albańskich ballad śpiewanych przez weteranów tamtejszej sceny muzycznej, które na żywo i studyjnie praktycznie są jednymi wielkimi memami. No to słuchajcie, mamy przed sobą 26 piosenek. Co sądzicie o tegorocznym fiku? Podniósł poziom do zeszłego roku, czy może obniżył, zaskoczył was? Nie ma tylu piosenek, które jakoś bardzo mocno utkwiłyby w mojej głowie, bo jednak w zeszłym roku, czy to właśnie pod względem jakości, czy pod względem memiczności, tego było wszystkiego więcej, zdecydowanie. Aczkolwiek zniknęły te takie najbardziej typowe albańskie ballady, to już nie jest 4/5 stawki, tylko no, powiedzmy maksymalnie połowa. Dlatego, że utwory zaczynały być się szybsze, coraz bardziej radiowe i bardzo mało fikowskie, bardzo mało sanremowskie, czyli bardzo mało klasyczne przede wszystkim. I to jest zdecydowanie na plus. Sam poziom może nie jest jakiś rewelacyjny, ale nie jest zły, bo tak naprawdę kilka tylko piosenek, których nie byłam w stanie dosłuchać do końca, powiemy o nich oczywiście dzisiaj. Ale bardzo mnie fik zaskoczył w tym roku swoją nowoczesnością, tym jak było dużo szybkich piosenek, a nie przepełnionych patosem ballad, bo było ich naprawdę kilka, więc to był dla mnie szok, taki pozytywny szok. Więc może Albania idzie w taką inną stronę trochę na tym fiku, może za jakiś czas w końcu po tych 11 latach doczekamy się szybszej piosenki, która wygrywa fik. Dla uzupełnienia, ostatnią szybką i typowo radiową albańską piosenką było It's All About You w wykonaniu Juliany Paszy z 2010 roku. Ze względu na to, że piosenek w stawce jest aż 26, nie będziemy omawiać wszystkich. Zajmiemy się tymi, które znalazły się w top 10, które powstało w wyniku połączenia głosów naszych oraz waszych, naszych czytelników, oraz piosenek, które znalazły się po drugiej stronie topki, czyli tych, które najbardziej zwracają uwagę, ale w ten nieco mniej pozytywny sposób. Nie są to koniecznie utwory, które zajmowały ostatnie miejsca, jednak takie, na które szczególnie zwróciliśmy uwagę i chcemy szczególnie powiedzieć, co nam się w nich nie podoba. Chwalimy za nowoczesność, aczkolwiek w stawce nadal pozostają typowe ballady śpiewane przez starszych albańskich mężczyzn. I pierwszym z utworów, który wspomnimy, będzie właśnie coś takiego. Co mamy na miejscu 24 w naszej ankiecie? Na miejscu 24 w naszej topce znalazł się Agim Poszka i utwór Wendy Im. Wendy. No więc tak, Agim Poszka, czyli weteran fiku oczywiście, pan, który startuje od 15 lat praktycznie, bez większych sukcesów, zaprezentował nam cudowną, typowo fikowską balladę, która no, wzbudza śmiech i politowanie odrobinę. Zdecydowanie nie jest to dobry utwór pod każdym względem. Bardzo, bardzo, bardzo nudny, bardzo nijaki. Aczkolwiek myślę, że na fiku potrzebujemy takich piosenek. Po prostu ich potrzebujemy. Tak, ja tęskniłam właśnie za fikiem, między innymi ze względu na takie utwory. Jak zobaczyłam jeszcze pana Agima, który wcześniej miał inne zdjęcie w tym swoim audio na YouTubie, to ja już wiedziałam, że on zwiastuje nam coś typowo fikowego i się nie pomyliłam. Jest to ballada, która by mogła zabrzmieć na fiku 30 lat temu i by tam bardziej pasowała niż teraz, ale fik to fik. Tacy ludzie muszą być. Jeśli chodzi o Agima, kiedy włączyłem tę piosenkę pierwszy raz, to tak sobie czekałem, kiedy on zacznie śpiewać. I ten instrumental trwał, i trwał, i trwał. I pomyślałem sobie, że może to jest taka albańska sztuka. Coś w stylu, wiecie, Festival da Cansao w Portugalii. No ale w końcu zaczął śpiewać. I wtedy już wiedziałem, że Agim idzie po zwycięstwo. A tak na poważnie nie. Tak na poważnie Agim jest asłuchalny po prostu. Ale fik bez fikowego dziada nie miał prawa, by się odbyć. To jest utwór, którego w stawce nie mogło zabraknąć. Musiał się tam znaleźć. I bardzo cieszę się, że się w niej znalazł. To dostarcza tego, czego oczekuję po fiku, czyli memiczności. Po prostu.
Aczkolwiek mimo wszystko to nie jest najbardziej stara, nietypowa, przestarzała i asłuchalna piosenka tego fiku, dlatego że miejsce wyżej znalazł się ktoś wyjątkowy, czyli Gergi Kaczani i utwór Meje Piete. Si tym cię ziarno ka, perdzije pokor koi, a divertece ku poszkoj. Ja słuchając tego pana miałam takie Serhat 2016 przed revampem vibes. Mówiona ballada takim niskim, przepitym głosem, a najlepsze jest to, że ten pan jest bardzo młody, wygląda bardzo młodo, więc ja się nie mogę doczekać, aż usłyszę go na żywo. Później ta piosenka, bo dziwo dotrwałam w miarę długo tej piosenki, robi się trochę lepsza, ale po prostu ta pierwsza minuta, półtorej zostawia takie wrażenie, no, że nie da się tego lubić, tak myślę. Więc nie mogę się doczekać tego na żywo. To jest zdecydowanie jedna z piosenek, na które najbardziej czekam w wersji live, jak on zacznie recytować tym swoim niskim, potężnym głosem te pierwsze wersy. Ta piosenka mogłaby nie być zła, gdyby wyciąć ten cały początek, tak jak Nicola powiedziała. Gdy pierwszy raz włączyłem piosenkę Giergia, to włączyłem ją bez obrazu. Nie widziałem zdjęcia, kto to śpiewa i myślałem, że to jest jeden z tych fikowskich dziadów. Więc jak wielki był mój szok, kiedy zobaczyłem to zdjęcie i to okazał się być młody chłopak. Ten utwór do niego nie pasuje po prostu. Młodych ludzi nie zmusza się do śpiewania takich rzeczy, no chyba, że sam to zrobił. Wtedy dość źle to o nim świadczy. Piosenka jest potężna, ale w taki dość negatywny sposób. Przytłacza, męczy. Jest nudna, monotonna, powtarzalna. Nic tutaj dobrego do powiedzenia nie ma. W momencie, kiedy pierwszy raz usłyszałem tę piosenkę zaraz po montowaniu wspaniałego recapu, to wybuchłem takim śmiechem. To jest nie do pisania po prostu. Jak można było zgłosić coś tak złego, tak... Dlaczego ten pan sobie to zrobił? On nie jest starym dziadem z fiku. On nie jest dziadem z fiku. Dlaczego? Bardzo konstruktywne to było, Hubercie. Miejsce 22 naszej topki to, myślę, duże zaskoczenie, ponieważ znalazła się na nim Maniola Nalabani, czyli wielokrotna uczestniczka fiku, weteranka tych preselekcji, a jej utwór Ora Ejetes, myślę, nie spełnił oczekiwań fanów. W momencie, w którym zobaczyłem w stawce Maniolę, czyli dość mocno zdesperowaną, trzykrotną zwyciężczenię fiku z przełomu lat 80. i 90., spodziewałem się jakiegoś takiego typowego disco w wykonaniu starszej diwy. Coś w stylu może Nedy Ukraden z zeszłorocznej Eurowizji. No czas puczyć jako bomba, wietrani są to ja. Nasza ljuba ostaje bez ulicy i broja. I zle jako bomba, neka nowa mala. I zeszła sam prwa, ale ostajem do kraja. Puczyć jako bomba, wietrani. Mówimy o utworze, który jest swoistym połączeniem opery, czegoś alternatywnego, ludowego, wszystko w jednym miksie, brzmiące jednocześnie, stwarzające taki chaos, którego dawno nie widziałem w ogóle w jakiejkolwiek piosence z preselekcji. W momencie, gdyby Maniola nie była tak znana i nie była tak popularna, stwierdziłbym, że to jest utwór, który na 100% odpadnie w półfinale. Aczkolwiek myślę, że jej nazwisko zaprowadzi ją do tego finału, w którym... Nie wiadomo, które miejsce zajmie, dlatego że albańscy jurorzy są absolutnie nieobliczalni. Ja się spodziewałem disco bangiera. Takiego disco bangiera, że mi kapcie spadną, a dostałem smęt, niestety. Nie powiem za dużo o tej propozycji, bo nie pamiętam, jak ona brzmi. Pamiętam tyle, że jest nudna, no i że jak pierwszy raz jej usłyszałem, to byłem bardzo zawiedziony. Maniola nie spełniła kompletnie moich oczekiwań, pamiętając to, co dostarczyła nam kilka lat temu. Była piosenka jakiegoś no-name'a, myślę, że odpadłaby w półfinale, jednak nazwisko może zrobić swoje. Chociaż z drugiej strony przed rokiem jedna z najbardziej memicznych piosenek tamtego sezonu, Jamę Bochem. Jamę, jamę, si bochem. Tak właśnie. Jamę, 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 jam, si bochem. Ema jedan si trawie marame. Se jam bochem. Też było śpiewane przez popularnych w Albanii artystów, a odpadło w tym półfinale, więc kto wie, może Diva zaliczy flop.
Przed nami spora wyrywa, dlatego że o kolejnych piosenkach znajdujących się po kolei w rankingu bardzo trudno jest cokolwiek powiedzieć. W większości są to dość nudne ballady lub utwory, które są na tyle poprawne, że nie zasługują na żaden większy komentarz i nie mają większych szans na sukces. Dobrze, więc przechodzimy do miejsca 11, a 11 miejsce w naszej topce zajął nie kto inny jak Evi Reci i utwór Tierra. Tierra, Tierra. Pierwszą tą propozycję i zaczynając ją, wydawało się to coś naprawdę fajnego. Taka solidna radiówka, która po 15 sekundach zmieniła się w łupankę z szeptanymi angielskimi wstawkami i stała się po prostu asłuchalnym disco. Pani Evi jest jedną z najbardziej znanych uczestniczek tego fiku i spodziewałem się po niej naprawdę dobrej piosenki, aczkolwiek to zdecydowanie nie spełniło moich oczekiwań i wydaje mi się, że to może być jeden z największych flopów. Przez pierwsze ileś dziesiąt sekund zapowiadał się bardzo fajnie i w pewnym momencie miałam wrażenie, że włączyła mi się inna piosenka. To nie była zmiana na plus, zdecydowanie brzmiało to dla mnie tak przestarzale i to jest styl, którego ja bardzo nie lubię i przez to całość nie jest w ogóle spójna do tego wszystkiego, więc totalnie mi się nie podoba ten utwór, więc... Bardzo ciekawy początek. Wzbudowała nadzieję na coś fajnego, popowego i po chwili usłyszałem coś, co znalazłoby się idealnie w środku stawki Festival de Canção w Portugalii. A ja nie jestem fanem portugalskiej stylistyki. To są dwie piosenki zmieszane w jedną i to zostawia taki nieprzyjemny posmak, trochę jakby zjadło się lody truskawkowe z ogórkiem kiszonym. Oba lubię, ale no nie razem. No więc dochodzimy do pierwszej dziesiątki, którą zanalizujemy już zdecydowanie dokładniej. Dziesiąte miejsce zajmuje Orgesa Zaimi oraz utwór Felixia Ekutimeva. No więc tak, niestety pani Orgesa jest dla mnie jednym z największych negatywnych zaskoczeń tej edycji. Mówimy tutaj o już trzykrotnej uczestnicy preselekcji, która co roku prezentowała bardzo dobry poziom. Naszej jurorce pozdrawiamy bardzo serdecznie. Oczywiście tak. Pani Orgesa z roku na rok niestety robi się coraz gorsza. Ja naprawdę spodziewałem się, że ta roczna przerwa zrobi jej bardzo dobrze, ale niestety nie zrobiła. Oj, to nie jest jej najlepszy utwór i obawiam się, że bez wielkiego wsparcia to nie może pójść zbyt daleko. Ten utwór sam w sobie nie jest zły, aczkolwiek brzmi bardzo przestarzale. Jeśli chodzi o panią Orgesę, miałem gigantyczne oczekiwania, bo za każdym razem jak widzę ją w stawce fiku, mam te oczekiwania. Tylko ona z roku na rok jest gorsza, niestety. Tegoroczna piosenka jest nudna, jest monotonna, brzmi jak taka piosenka z lat 70. z baru mlecznego gdzieś w Stanach Zjednoczonych, która ma być przyjemna do jedzenia schabowego, jeśli w Stanach są schabowe. Tworzy klimat, no ale to nie jest klimat, który ja kupuję, wręcz on mnie odpycha. Niestety, szkoda, bo Orgesę stać na dużo więcej. Orgesa jest świetnym artystką i jeżeli dostanie dobry utwór, to jest w stanie wygrać bez problemu to i powrócić na Eurowizję. Myślę, że Orgesie brakuje przede wszystkim kompozytora, który by ją trochę pokierował, bo ona się troszeczkę chyba zgubiła w tej swojej stylistyce. Ta stylistyka nie jest spójna przede wszystkim pomiędzy poszczególnymi singlami, dlatego że jeden z utworów z innego festiwalu rozgrywanego w Albanii był naprawdę świetny, był popowy, nowoczesny. Aczkolwiek te utwory na fiku nie są takie. Te utwory na fiku są bardzo trudne ostatnio w odbiorze i to odbija się na miejscach przede wszystkim. No tak, Orgesa z jednej strony potrafi nam dostarczyć hardkorową alternatywę, a z drugiej strony coś takiego. Więc ja nie wiem, czy to jest logiczne, czy ona w ten sposób przyciągnie do siebie jakichkolwiek odbiorców. Zgodzę się z wami, że utwór Orgesy jest przestarzały. No niestety, z roku na rok jej piosenki są coraz słabsze, a pokazywała przed laty, że potrafi wysłać fajny kawałek, ale jeżeli chodzi o Albanię, to może się sprawdzić, bo jednak no wiemy, jakie tam jest jury, jak ono dziwnie głosuje, ale no to nie jest piosenka, którą ja bym chciała usłyszeć z Albanii na Eurowizji. Dobrze. Mateuszu, oddamy ci pole, żebyś przedstawił nasze miejsce dziewiąte. Które jest dziewiąte tylko i wyłącznie dzięki mnie. Jest to Fatos Szabani i utwór Ty. To z Szabani, no ta piosenka
jest nudna i ja tak naprawdę nie mam nic więcej do dodania. To jest po prostu nudne, uśpiło mnie podczas słuchania i to jest tak nijakie, że ja tak naprawdę nie umiem nic więcej powiedzieć na temat tej piosenki. No. Piosenka sama sobie jest przyjemna, ale nic więcej. Szczerze powiedziawszy, nie zwróciłbym na nią uwagi, gdyby nie Mateusz, który nagle zaczął się zachwycać bez powodu, moim zdaniem, nad utworem, który nie wiem, czy jest w stanie nawet awansować do finału, dlatego że nie zdobywa zbyt wielu fanów. Jest zupełnie ignorowany, tak jak propozycje, które pominęliśmy na przykład w ogóle przy tym odcinku. Nic więcej do dodania nie mam. A ja powiem tyle, że o ile piosenka wydawała mi się na początku trochę nudnawa, to po kilku sekundach totalnie zmieniłem zdanie. To jest świetny klimacik, ostatni refren sprawia, że mam po prostu ciarki wszędzie. I zamykam sobie oczka, wkładam słuchawki i odpływam słuchając tego. Doskonale mi się tego słucha, ta piosenka jest miła, wspaniała, fenomenalna, doskonała, cudowna. Na miejscu 8 znajdziemy moim zdaniem największe zaskoczenie tegorocznej edycji, czyli pana Castro Zizo i Valia Eietes. Castro w tym roku jest dla mnie największym zaskoczeniem i chyba największym odkryciem. To, co było rok temu, to był typowy fikowski dziad. I tego właśnie spodziewałem się w tym roku po Castro i ucieszyłem się, że pojawił się w stawce, kiedy zobaczyłem nazwiska, no bo właśnie chciałem fikowskiego dziada. A dostałem coś, przez co kopara mi opadła. To był rockowy, całkiem niezły utwór. Mimo wszystko uważam, że jest dość monotonny. Trochę powtarzalny, bo refren to tak naprawdę te same słowa powtarzane w kółko z rockowym instrumentalem. Nie chwycił mnie jakoś super. Ja lubię rockowy klimat, ale uważam, że są lepsze piosenki w stawce. Mimo wszystko Castro bardzo pozytywne zaskoczenie i czekam na więcej. Jestem ciekaw, co zrobi z tym na żywo. Czy sobie z tym poradzi. Ja się zgodzę z Mateuszem, że Castro to jest największe pozytywne zaskoczenie tego fiku, bo w tamtym roku, tak jak powiedział, to była typowa piosenka dziada. Łąka czarno szungla, kuszewa, popurtyka czarno szung. Gota plot, zebra bosz, monoton, ciemno ptinga, diafiloj. To było memiczne, ludzie bardziej się z tego śmiali. A w tym roku dostarczył nam naprawdę fajny rockowy kawałek, z którym może powalczyć o dość wysokie miejsce moim zdaniem, więc naprawdę Castro, no nie spodziewałam się tego po nim totalnie. Spodziewałam się drugiej części piosenki z tamtego roku, z której znowu będziemy się śmiać. Moim zdaniem Castro Zizo jest ogólnie jednym z głównych faworytów do wygranej nawet. Dlatego, że w tym roku nie mamy zbyt dużej ilości ballad i taki rock w baryce albańskim stylu może się spodobać i na żywo możesz dostać dodatkowej energii, która może dać naprawdę świetny wynik. Pan Castro niesamowicie zaskoczył. Potem jak zły był rok temu, nie spodziewałem się absolutnie niczego. A ten utwór jest po prostu świetny, to jest moje drugie miejsce całego fiku, które jest mocnymi preselekcjami. No po prostu brawo. Miejsce 7 w naszym top to Gigliola Haveriku i jej utwór Elire. Pani, która znalazła się na miejscu 7, jest dla mnie takim wcieleniem pana od utworu Ty i gitarowej ballady. Bardzo przyjemny utwór, sympatyczny, całkiem słuchalny, ale nic więcej. Ta piosenka nie przyciąga mojej uwagi i mimo tego, że jest przyjemna, nie wzbudza żadnych emocji. I nie sądzę, żeby miała szansę na jakieś wysokie miejsce, szczególnie, że pani nie jest znana. Mnie się bardzo ten utwór podobał. To jest taka bardzo nowoczesna ballada, ona się fajnie budowała. Refren też był bardzo przyjemny i z czasem to gdzieś tam zaczęło tracić moim zdaniem. Ale ogólnie to jest bardzo dobry, solidny utwór, tylko tak jak Hubert powiedział, ona nie jest znana, to nie jest typowa, potężna, fikowska ballada, więc obawiam się, że jury może ją zostawić w półfinale, choć na finał zasługuje moim zdaniem, bo się prezentuje naprawdę bardzo dobrze na tle stawki. Według mnie piosenka Elire zbudowała świetny początek i pierwsza zwrotka i refren są całkiem niezłe w kategorii piosenek popowych. Problem robi się dalej, ponieważ piosenka zmienia swój charakter o 180 stopni. Pojawia się gigantyczny chaos, trochę uptempo, trochę ballada, gdzieś tam jakiś dubstep.
chaotyczny beat i trochę wszystkiego mamy w tej piosence. Ja się czułem, słuchając tego, jakbym włączył sobie jednocześnie trzy skrajnie różne piosenki. Jednocześnie nadusił na nich play i one by leciały w tle. I taki jest utwór Elire, według mnie, niestety. Bo potencjał był, tylko zmarnowany. Nicola zahaczyła o temat niezwykle potężnych albańskich ballad, więc przechodzimy do najbardziej potężnej albańskiej ballady, którą śpiewa Angela Pyjestri i jest to utwór Karma. Ja osobiście jestem bardzo zawiedziony. Angela jest sama w sobie bardzo dużym, chyba najbardziej rozpoznawalnym nazwiskiem, jeśli chodzi o tegoroczne festiwale Ikęgęs, a dała nam dość męczącą i cięższą z przesłuchania na przesłuchanie balladę, która mnie osobiście przytłacza. Mimo to trzeba być świadomym tego, że prawdopodobnie to może być zwycięzca tegorocznego festiwalu Ikęgęs, bo Albania kocha duże nazwiska, zwłaszcza gdy śpiewają takie duże ballady. Czy to dobra przyszłość dla Albanii? Wydaje mi się, że nie. Albania może się sama wyeliminować z finału Eurowizji. Więc mam nadzieję, że to jednak nie jest zwycięzca, ale trzeba być przygotowanym na wszystko. Ja się zgodzę z Mateuszem, że chciałabym trochę innej Albanii, bo też się obawiam, że utwór Karma może zwyciężyć. Ma to taki bałkański klimat, nie jest to zła piosenka, ale jest męcząca, jest trochę taka przekrzyczana i ja już mam dosyć czegoś takiego z tego kraju i bym chciała czegoś nowego. Wydaje mi się, że utwór Karma jako piosenka dość mocno też odstaje od ostatnich zwycięzców FIK-u, którzy byli no co najmniej poziom lepsi. I mówię tu zarówno o Arilenie, jak i o Enedzie Tarifie czy Lindicie. Utwór Angheli jest zdecydowanie najpotężniejszym z tego roku. To jest taka typowa albańska ballada, taka typowa bałkańska ballada przede wszystkim, z bardzo bogatym instrumentalem, z bardzo bogatymi dźwiękami. Dzieje się w niej bardzo dużo, aczkolwiek moim zdaniem te dźwięki są bardzo ciężkie przede wszystkim. Dlatego mimo, że na samym początku sprawia wrażenie, z każdym przesłuchaniem robi się coraz bardziej monotonna i z każdym przesłuchaniem traci, według mnie. Mimo wszystko Angela jest główną faworytką do wygrania tegorocznej edycji i zdecydowanie zdziwię się, jeśli nie znajdzie się w pierwszej trójce. Dlatego, że taki utwór przede wszystkim zyskuje na żywo, nie traci na tym. Więc jeżeli zostanie to ładnie opakowane, prosta droga do Notre Dame. Miejsce piąte w naszym top to Rosela Gilbegu i jej utwór Vaszezo. Rosela to zdecydowanie jeden z najciekawiej wyprodukowanych utworów tegorocznej edycji festiwali Ikęgęs. Niezwykle przyjemna radiówka, która pod każdym względem trzyma poziom naprawdę światowego radia. Dzieje się w niej bardzo dużo, ale dzieje się w bardzo fajnym stylu przede wszystkim. I oceniając na podstawie studyjki, zapominając o tym, że te utwory będą musiały być przedstawione w brzmieniu orkiestrowym, stwierdziłbym, że to może być jeden z faworytów do wygrania. Jednak jest to Albania i nie spodziewam się, by tamtejsi jurorzy mogli zagłosować na coś takiego. Szczególnie, że nie widzę tego typu utworu na żywo. To może bardzo mocno stracić niestety na tym, chociaż tutaj nie jest świetne i zdecydowanie będę słuchał ją jeszcze bardzo, bardzo długo. Jeśli chodzi o Rosele, ten utwór jest ciekawy i trzeba przyznać, że bardzo oryginalny. To jest taki beat i taka melodia, która jest po prostu nietypowa, zwraca uwagę, ale jednocześnie jest bardzo klimatyczna i wiadomo, że jest to utwór, który pochodzi z Albanii. Współczesna, dobra albańska radiówka i specjalnie zaznaczam to albańska, bo po prostu to słychać. Uważam, że piosenka Roseli instrumentalnie jest jedną z najlepszych piosenek tegorocznego festiwalu Ikęgęs. Ten instrumental jest bardzo ciekawy, ale nie jest taki przepełniony, jak to było w przypadku Angeli moim zdaniem. Więc ja bardzo bym chciała, żeby Rosela skończyła jak najwyżej, ale no to jednak jest radiowe, to jest szybkie. Więc obawiam się, że Albania tego nie doceni, ale trzymam kciuki, bo to jedna z moich osobistych faworytek i jestem bardzo ciekawa tego, jak zabrzmi to z orkiestrą, bo ja nie do końca podzielam zdanie Huberta, że to może stracić z orkiestrą. Uważam, że z orkiestrą muzyka zawsze brzmi lepiej, więc niezależnie od tego, czy to jest popówka, czy to jest ballada. Pytanie, jak orkiestra to opakuje, bo to jest dość nowoczesne. Na miejscu czwartym w naszej topce znalazł się nie kto inny jak znana już nam z festiwali Ikęgęs, Inis Neziri i utwór Pendese. Pendese.
ta nasza niedoszła reprezentantka San Marino. Ach, ta nasza niedoszła reprezentantka również Albanii. Nasza Inis wraca do festiwali Kęgęs w naprawdę wielkim stylu jako zdecydowanie popularniejsza postać, dlatego że w międzyczasie wygrywała wiele różnych festiwali, czy to w Rumunii, czy w Rosji, i fani oczekiwali jej powrotu przez bardzo, bardzo długo. No i w końcu jest, ale jest z piosenką, która nie jest tak dobra jak Piedestal. Niestety. Pendeza jest bardzo przyjemną balladą, aczkolwiek nie sprawia takiego wrażenia, jakie sprawiał Piedestal przede wszystkim. Ten utwór nie jest na tyle potężny, aczkolwiek nie jest też na tyle interesujący. I Inis na tym bardzo traci. W połączeniu z tym, że nie jest tak popularną postacią jak Angshela, nie sądzę, by mogła walczyć o wygraną. A jeżeli będzie walczyć, nie jest główną faworytką na ten moment. Po pierwszych przesłuchaniach piosenek byłam pewna, że Inis zwycięży tegoroczny festiwal i Kęgęs, ponieważ to jest potężna ballada, jaką Albańczycy lubią. I więc jakby stwierdziłam, że nie ma dla niej konkurencji, bo troszeczkę zignorowałam Anxelę po pierwszych przesłuchaniach. Ballada Inis jest dobra. Moim zdaniem to jest podobny poziom do Piedestalu. Ona będzie się liczyła nadal w tej walce o wygraną. Poza tym ona świetnie śpiewa na żywo. Z orkiestrą ta piosenka może bardzo zyskać. Więc to może być reprezentantka Albanii na Eurowizji. Mimo wszystko. I trochę się tego boję, bo to jest piosenka, którą Albańczycy w przypadku wygranej na 99% przetłumaczą na angielski, jeszcze zrobią z niej taką gorszą po prostu balladę, tak jak to było w przypadku Arileny na przykład, się tego boję. Uważam, że Inis jest jedyną osobą w stawce festiwali i Kęgęs, która może obronić nas przed Angshelą. Ten utwór to jest klasyczna, elegancka, świetnie zbudowana ballada z mocnym refrenem, no a ja takie bardzo lubię. Według mnie można tą piosenkę spokojnie zestawić z Perale Enedy Tarify czy z Bote Lindity i to jest ten sam poziom. To brzmi jak zwycięzca festiwali Kęgęs. Pytanie brzmi, czy mniejsza popularność Inis w porównaniu do Angsheli starczy jej do tego, żeby przebić ją punktowo. To jest duży problem. Pendese według mnie jest dużo lepsze niż piosenka Angsheli i uważam, że nawet jest lepsza niż Piedestal, którego wielkim fanem nie jestem. Pytanie jest jeszcze jedno. Czy Inis w ogóle wystartuje finalnie festiwali Kęgęs, dlatego że zaraz po premierze pojawiły się dość duże zarzuty wobec niej. Okazało się, że utwór jest bardzo, bardzo podobny do piosenki Lindy Teodosiu, Renegades, z rumuńskiej preselekcji w 2019. Faktycznie podobieństwo między utworem Pendese i Renegades no jest bardzo duże. Nie wydaje mi się, żeby tak duże podobieństwo mogło być kwestią przypadku. Początek zwrotki, początek refrenu jest bardzo podobny, tak samo ten instrumental po refrenie, też bardzo zbliżony. Ciężko mówić tu o losowym podobieństwie, które może powstać w wyniku pisania, zwłaszcza, że to nie jest ten sam kompozytor, to są dwie różne osoby, więc nie można mówić tu też o kopiowaniu samego siebie i powtarzalności. Ten utwór jest po prostu podobny. Pytanie, czy na tyle podobny, żeby stwierdzić, że jest to plagiat? Według mnie nie, ale myślę, że autor utworu Renegades powinien zostać co najmniej dopisany w takim przypadku do autorów utworu Pendese. Wydaje mi się, że nie będzie mowy o żadnym plagiacie, bo nie sądzę, że albańska telewizja coś z tym zrobi. Inis to jedna z największych gwiazd tegorocznego FIK-u, więc raczej nie chcieliby jej stracić ze stawki. Kwestia, co zrobi Rumunka i autorzy jej piosenki. Bo jeśli oni stwierdzą, że to plagiat, że nie, że Inis ma nie startować, to telewizja albańska może być wtedy bez wyboru. Więc zobaczymy, jak ta sprawa się potoczy. No,
ja mam nadzieję, że Inis jednak zostanie w stawce, mimo że ta piosenka no niestety jest bardzo podobna. Wchodzimy na podium. Trzecie miejsce zajmuje Anxi na Sufi i jej Nie Soj. Studyjnych to jest moja faworytka tegorocznego fiku. Bardzo nowoczesny utwór, wpada w ucho, jest taki zupełnie nie w stylu albańskiego fiku i to mi się chyba w nim najbardziej podoba, może dlatego on zrobił na mnie dość duże wrażenie, bo totalnie nie spodziewałam się tego po jakiejkolwiek pani z Albanii, że przyjdzie z tak fajnym radiowym utworem. Ale obawiam się, że to jednak nie jest piosenka trafiona w gust jurorów albańskich. Plus są wstawki po angielsku. Więc boję się, że to może nawet zostać w półfinale. Ale mam nadzieję, że nie, trzymam kciuki, bo naprawdę piosenka jest super. Wydaje mi się, że Anxi to jest jedna z najlepszych radiówek tegorocznych, jeśli chodzi o festiwale i Kęges. To ma fajny, funkowy klimat, to mogłoby być grane w rozgłośniach radiowych w całej Europie i nie odstawałoby jakoś szczególnie od reszty piosenek. Oczywiście gdyby było w wersji angielskiej. No ale jak już mowa o angielskim, to musimy pamiętać o tym, że w słowach tej piosenki pojawia się kilka zwrotów po angielsku, od czego myślę, że albańscy panowie starsi w jury mogą dostać mikrozawału. Tak, każda piosenka z angielskimi wstawkami w ostatnim czasie była po prostu mocno poniżana przez nich. Przypomnijmy, co zajęło ostatnie miejsce w finale w 2018 roku. Co to było? Piosenka sama w sobie jest niezwykle przyjemna, aczkolwiek nie jest na tyle zauważalna, żeby mogła bić się o jakieś wysokie miejsce. Dla mnie jak najbardziej ok, ale nic więcej. Miejsce drugie w naszym top to Era Rusi i jej utwór Zjary Im. Wydaje mi się, że Era żyje troszeczkę w swoim świecie, ale to jest pozytywne określenie, bo ta muzyka, którą ona tworzy, jest ciekawa i jest przyciągająca. I taka sama jest ta piosenka. Myślę, że to jest utwór, który najbardziej wyróżnia się w całej stawce fiku. Jest trochę dziwny, ale znów, to jest bardzo pozytywne, bo nie da się przejść obok niego obojętnie. Nie jest to moja faworytka, nie mam jej jakoś szczególnie wysoko w moim top, ale wiem, że będzie się liczyć. Ecie jest przeze mnie postacią absolutnie uwielbianą. I drugi rok z rzędu jest moją faworytką. Pani, która pierwszy raz na fiku startowała 16 lat temu, czyli kawał czasu temu, zaprezentowała się po raz kolejny w sposób świetny. To jest taka albańska Eleni z masą folkowych, ludowych wstawek, a jednocześnie świetnym elektronicznym miksem, który może trafić do każdego i nawet w języku albańskim może osiągnąć wielki sukces na Eurowizji. Jestem pod wielkim wrażeniem tego, z jaką swobodą ona miesza wszystkie style i jak plastycznie jej to wychodzi. Moim zdaniem to byłaby najlepsza zwycięzczyni tegorocznej edycji albańskich preselekcji, aczkolwiek szczerze powiedziawszy nie wierzę, że dziadkowie w jury zgodzą się na to i nie wierzę, że dostanie dużo punktów od nich. Aczkolwiek mimo wszystko jest to utwór, który na Eurowizji moim zdaniem może osiągnąć najwięcej z całej stawki. Ja się zgodzę tutaj z wami, tak jak Mateusz powiedział, Era to jest najbardziej wyróżniający się utwór w stawce tegorocznego festiwalu i Kęges. Ja, gdy zobaczyłam jej nazwisko na liście uczestników, trochę się wystraszyłam, bo to była moja ubiegłoroczna faworytka i bałam się, że nie spełni trochę moich oczekiwań, bo jej piosenkę z tamtego roku uwielbiam i słucham do dziś. Male, male. Era mnie nie zawiodła absolutnie i piosenka jest świetna i tutaj też się zgodzę z Hubertem, że ona chyba ma największe szanse zdziałać coś na Eurowizji z całej tej stawki, tylko obawiam się, że nie ma za dużych szans na wygraną. To jednak nie jest w gust albańskiego jury niestety, a szkoda, bo to byłoby coś takiego świeżego z Albanii, coś zupełnie innego, czego nigdy nam nie dostarczyli na Eurowizji.
Dobrze, moi drodzy, została już tylko jedna piosenka, która po zsumowaniu głosów publiczności oraz naszych zdobyła najwięcej punktów. I jest to utwór Miruda pod tytułem Nesę w Des. Miód to jest dla mnie największe pozytywne zaskoczenie, dlatego że w momencie, w którym zobaczyłem jego nazwisko i patrząc na to, jaką twórczość ostatnio uprawiał, to szczerze powiedziawszy byłem kompletnie przerażony i spodziewałem się czegoś absolutnie okropnego, typowo alternatywnego i czegoś w stylu Festival de Cancao. Ale nie, dostaliśmy naprawdę świetną popówkę od niego. To nie jest, powiedzmy, metana, jak określał ten utwór wcześniej, aczkolwiek jest to naprawdę przyjemna propozycja, bardzo ciekawa, niezwykle bogata stylistycznie, dzieje się w niej bardzo dużo i wszystko się ze sobą zgrywa, co jest naprawdę wielkim sukcesem jak na Miruda. Mam nadzieję, że na żywo nie przyniesie na scenę jakiejś ławki jak w 2018 roku i że to będzie wyglądać sensownie. I jeśli będzie, myślę, że to może być piosenka, która będzie walczyć o wysokie miejsce. Nie tyle o wygraną, co właśnie o wysokie miejsce. Mirus to razem z Castro zdecydowanie największe zaskoczenie tegorocznego FIKU, bo przedstawił nam piosenkę totalnie inną od tego, co przed 2 laty. Wtedy mieliśmy od niego balladę. Teraz mamy szybki popowy utwór. Naprawdę chciałabym, żeby osiągnął dużo, jednak no wiemy, po raz kolejny to powtórzymy, albańskie jury może mu stanąć na drodze. Ale może tym razem uda mu się awansować chociaż do finału. Gdyby był televoting, to uważam, że byłby od razu jednym z głównych faworytów, ale no może być różnie. Jednak trzymam kciuki, bo naprawdę zaskoczył. Porównania do metany nie są dla mnie przypadkowe, bo dla mnie utwór Nesę w Des jest taką metaną 2.0, może trochę gorszą, ale wciąż trzymającą świetny popowy albański poziom. Jest to duże zaskoczenie w porównaniu do Nene, z którym występował 2 lata temu. No i samo Nene dla mnie było na równie świetnym poziomie. To była piosenka, która była moim faworytem sezonu eurowizyjnego 2019. W porównaniu do innych jego dzieł, które ostatnio nam pokazywał, jest to zdecydowanie wybijające się na plus. Wydaje mi się, że on w każdym innym państwie w Europie byłby pewniakiem do zwycięstwa. Pytanie, czy tak się stanie w Albanii, no bo to jest niestety w Albanii i tu jest problem, no że jury tego po prostu nie kupi. Chyba, że nas zaskoczą, na co bardzo liczę. Ja się też boję tego, co Mirud zrobi na żywo, bo niestety on studyjnie 2 lata temu był pewniakiem do awansu. Ale wniósł ławkę, zdjął buty i było jak było, więc oby tylko ten występ był adekwatny do piosenki, więc teraz niech będzie energia. Może jacyś tancerze jak u Elwany na przykład? I powinno być dobrze. Też się trochę boję tego występu, bo wiemy, że Mirud no, ma dość ciekawe pomysły na siebie, a jednocześnie on nie był fenomenalny wokalnie podczas ostatniego jego występu w festiwalu Ikenges. Więc mam nadzieję, że bardzo mocno pracował przez te 2 lata, bo mam duże oczekiwania. Słuchajcie, cała stawka za nami, więc teraz mam do Was jeszcze jedno pytanie. Kto Waszym zdaniem wygra festiwal Ikenges? Anxela albo Inis, jakby nie widzę tutaj żadnej innej możliwości. Anxela. Według mnie festiwal Ikenges w tym roku zdecydowanie wygrywa niestety Anxela. No a teraz obróćmy to pytanie, bo wiemy, że odpowiedź na nie może być inna. Kto według Was powinien wygrać festiwal Ikenges? Era. Anxi, bo to moja prywatna faworytka. I w sumie one dwie. Je dwie osobiście bym najbardziej chciała. Według mnie zwycięzcą zdecydowanie powinien być Mirud. Co nie zmienia faktu, że całość wygra Agim Poszka. Oczywiście, tak, Agim Poszka tak. To nasz zdecydowanie. Albo Gierk. Albo Gierk, jego melorecytacja. Też mocny wie, faworyt. Może, o, oczywiście może tak. Niezwykły przypadek Giergiego się spodoba jurorom. To by było na tyle, jeśli chodzi o dzisiaj. Dziękujemy Wam za słuchanie. Ze mną dzisiaj był Hubert. Dziękuję. Oraz Nikola. Dzięki. Zapraszamy Was na nasze media społecznościowe, Facebooka, Instagrama i Discorda. Linki znajdziecie w opisie filmu. No i co? Do usłyszenia.